trzymam się większości kosmetyków, a jak? Całkiem spektakularnie. Przepraszam, że tak krzyczę. Obiecuję zmienić ustawienia mikrofonu od następnego filmu. Ponad rok temu na jakiejś wieczornej posiadówce ze znajomymi nastawiłam budzik na północ i obiecaliśmy sobie, że kupimy pierwszą rzecz na Allegro, która się pojawi. Nie pytajcie dlaczego, bo nie mam na to odpowiedzi. I tym sposobem pojawiła się ona. Toaletka. Ten film będzie krótki i organizacyjny, więc jeśli oglądasz mnie od lat, to dziękuję Ci bardzo i możesz zostać, wysłuchać do końca. A jeśli oglądasz mnie od niedawna, to też oczywiście możesz zostać i usłyszeć więcej. Teraz chcę się podzielić krótką historią toaletki i zmianami, które ona symbolizuje. I tak przez rok czekała na swój moment. I ten moment jest teraz. Przez ostatni rok zaczęłam mocno kwestionować, co robię tutaj na YouTube i doszłam do bolesnego wniosku. Bolesnego, że sama wyrosłam z treści, które robiłam. Dobra, nie był to aż tak bolesny wniosek. Wiadomo, są ważniejsze rzeczy, są boleśniejsze rzeczy, więc nie przesadzajmy. Ale było tak, że zaczynałam jakiś format i rezygnowałam z niego, bo natychmiast zdecydowałam, że już do mnie nie pasuje, albo już go po prostu nie czułam. I robiłam to ponownie, i ponownie, i ponownie, i ponownie, i ponownie. Bijąc się po drodze przy okazji i czytając komentarze, kiedy wróci lisie piekło, kiedy wróci stare, dobre lisie piekło. No i prawda jest taka, że nie wróci. Nie wróci, chociaż ja nadal jestem sobą, ale dużo rzeczy się zmieniło, bo w końcu jest to już, minęło 7 lat. 7 lat, przez 7 lat bardzo dużo zmienia się wokół jakiejkolwiek jednostki i jestem przekonana, że wokół Was również. Więc, jeśli oglądasz mnie od dawna, to jestem Ci niesamowicie wdzięczna, dziękuję Ci bardzo za Twoje wsparcie i mam nadzieję, że dojrzejesz ze mną do następnego etapu. A jeśli jesteś tu nowy, to wiedz, że trafiłeś na treści, które będą pełne. Wróćmy do toaletki. Co robi się przy toaletce? Maluje się, zazwyczaj. Ta toaletka czekała w mieszkaniu mojej kumpeli przez ponad rok. A czego miałam zdecydowanie dużo, dużo, dużo za dużo u siebie? Kosmetyków. Przez to, że działam na Instagramie, albo właśnie tu, to jest ich zdecydowanie za dużo i niedawno przeprowadziłam się i starałam się zredukować ilość posiadanych rzeczy do minimum lub zamienić je na lepsze. Jest to jeden z wielu procesów minimalizowania, organizowania swojej przestrzeni i w sumie jeszcze nie byliście świadkiem tej powolnej ewolucji tutaj na YouTube, bo robię ją po cichu i nie znacie mnie jeszcze ze wszystkich stron, ale to jest spoko, bo zaraz poznacie. Miałam pomysł mianowicie taki, żeby rozdać wszystkie kosmetyki, które mam w domu. Wszystkie promki, wszystkie rzeczy, które dostałam, wszystkie rzeczy na testy, wszystkie perfumy, wszystkie palety do cieni, większość podkładów, tuszy do rzęs, mnóstwo rzeczy. Jestem niesamowicie wdzięczna za ten ogromny przywilej, bo inaczej tego nie potrafię nazwać, za ten ogromny przywilej możliwości przetestowania lub posiadania kosmetyków topowych marek przez te wszystkie lata. To jest potężny przywilej. A jestem jeszcze bardziej szczęśliwa, że mogłam tym kosmetykom dać nowe życie i że mogą się komuś przydać i że nie muszą już leżeć. Przywiozłam farby, kosmetyki i pędzle pod most Poniatowskiego w Warszawie i tak zjawiła się bardzo sympatyczna i artystyczna grupa ludzi, mega chętna do integracji i wiecie co? Tu wcale nie chodziło o malowanie tego mebla, tylko o to, że mogliśmy się spotkać i serio, bo to nie jest żadne dzieło sztuki i nie było tutaj żadnej dyrektywy, jak widać, artystycznej i przypomina mi trochę estetykę moich poprzednich filmów lub pierwszych filmów, z którą się już trochę pożegnałam, ale energia zainwestowana w malowanie ma ogromny potencjał, sami mądrzy młodzi ludzie. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy byli tego dnia. 3, 4, wow!
więc ta toaletka symbolizuje dla mnie nową erę i erę redukowania ilości kosmetyków, które posiadam. Nie tylko kosmetyków, bo to nie będzie tylko o kosmetykach, ale od czegoś muszę zacząć. I przy okazji zapraszam Was do siebie na Instagrama, tam mam do rozdania kilka fiolek perfum, ledwo używanych perfum, nówki sztuki nieśmigane, niektóre niszowe, więc odwiedźcie mnie tam i zobaczcie o co kaman. Wow, zrymowałam. Zapraszam Was do siebie na Instagrama i na razie to by było na tyle.